Siemaneczko, ja jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Będziemy kosić sobie kukurydzę. Właśnie. Wieczorem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja wstępnie już wiem, jak to będzie wyglądało, bo przyciąłem sobie kukurydzę już przy domu. To mogę powiedzieć. No i powiem szczerze, no wydajność naprawdę zacna. Może nie aż taka mocna jak w tamtym roku. Ale myślę, że pytał, bo w tym roku nadrabiam, więc myślę, że nie będzie takiej tragedii. Właśnie w tym roku, no patrzcie, na leci momentalnie. A nie wiem, czy w ogóle w jedną stronę pojeżdżę, ale dojcwałem. Ale w sumie bardzo, bardzo by mnie to cieszyło. No jest to nasz konkretny, nawet bym powiedział aż za duży, no ale niestety to człowiek nie poradzi. No w sumie. Dla mnie lepiej, tak? Bo im więcej skłoszę, tym więcej zarobię. Proste, logiczne. Więc dla mnie jak najbardziej to na plus w tym momencie. No, tak, 7 na godzinę. Doczpa sobie leci. No jest potencjał, jest potencjał. Bo nakład był potężny, bo to nakład był na ten kawałek bodajże. Chciałbym mnie nie zajmować obornika. Na bogatości, na bogatości nawozu, na bogatości i odżywki, na bogatości, czyli tyle gdzieś w granicach wyszło, ja bym przyliczył na gotówkę, myślę z 20 tysięcy, bite 20 tysięcy, to nawozów i z odżywkami, właśnie z obronnikiem i znajomicą bym to przyliczył, no jest rezultat, no nie muszę mi się, rezultat, jak widzicie, jest piękny, no bo w jedną ścianę nawet zrobimy. Nie będziemy mieli pełno. Oczywiście nie trzeba się gdzieś przeciąć, bo to jest niemożliwe, żeby dojechać na dwie ściany. Chociaż zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak będziemy sobie tutaj ogarniać. Dobra, no i to trzeba wziąć co? Musi mieć po klasa. No, no sobie bardzo, no ale nic na to człowiek nie poradzi, że aż tak to pięknie sypie. Dla mnie, powiedziałem, jest bardzo, bardzo to na plus. Wsiadamy. Odpalam maszynę, ja troszeczkę mam głośny dzisiaj mikrofon, więc musicie wybaczyć. Ogólnie wybaczcie mi, jeśli będę jakieś tutaj właśnie dźwięki prawnicy, coś w tym stylu. Troszeczkę inaczej sobie kupałem kierownicę i wszystko, dlatego może być takie lekkie przestery, mogą być trochę takie właśnie, czy tak powiem, słyszane dźwięki kierownicy, tak? Że zakręcają kierownicą. No tak, przy dobu zebrałem w granicach 20, 19,300 dokładnie chyba zebrałem kukurydzy. No to tam naprawdę fajnie oddało. Na pewno nie aż tyle jak tutaj, bo to jest normalnie fenomen. A to naprawdę taka chłopaki, że to była, wiecie, odmiana kukurydzy na ziarno. To widać, jaki to jest właśnie teraz efekt, że jednak opłaciło się tutaj wyłożyć samej kukurydzy, żeby nie zabrać chyba z 10 tysięcy na samą kukurydzę tutaj poszło. Więc no tutaj to się nie ma co dziwić, że no tak to jest, że to jest. Zwaliłem tu przystawkę, pewnie. No weźmiemy sobie tam, to i tak nie ma różnicy. Czy to na przyczyna tu by tak, to będą pełne. No, nie spodziewałem się. Nie oszukujmy się, nie spodziewałem się, że tak to może oddać w tym roku. No dobra, no cena nie jest jakaś zabójcza, po 630 teraz jest, to jest maksymalna cena, pojedzy, bo z tego względu, że po pierwsze nie mam aż tyle magazynu, żeby tego zmagazynować, po drugie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, tak, no, jestem ciekaw, no ale ja już jestem dogadany tam, gdzie odstawiałem właśnie resztę z zboża, tak można powiedzieć, czyli do toczarni, to tam będzie teraz też wydawana kukurydza, to tam jest potęgę przyjmowana, bo no i na niego, tego gościa właśnie, a do toczarni jest przede wszystkim właśnie potrzebna kukurydza, no i no, myślę, że tam na tą toczarnię wszystko właśnie teraz pójdzie, czekajcie teraz, żeby tak ktoś to powycinał. Mam trochę problem, to wiadomo, inny kombajn, inna szerokość, tak można powiedzieć, więc tutaj może się tej szerokości też nauczyć, tak, tam gdzie nigdzie pewnie nie dotknę, ale tu nie będę płakał z tego powodu, wiecie,
tak lekko się pewnie wyściął i chyba wciąłem nawet posesję, tak można powiedzieć. Więc tak, że on na mnie nawet policji nie wezwał, tak się cieszę z tego powodu. Ogólnie to ta działka będzie w ten warto kupowana, no bo już tak się dogadaliśmy z właścicielem tej działki, że za tutaj chyba 130-140 tysięcy chyba tak kosztowała ta działka. No ja to będę kupował na tą działkę. No bardzo fajnie, no bo na bardzo mi teraz pasuje, bo tak przykupnie z tej działki właśnie obok, no to będzie taki fajny, dość solidny połać pola, więc naprawdę będzie zacnie. Ogólnie tak, dzisiaj co muszę także zrobić? Dzisiaj przelewam 150 tysięcy, nawet za chwilę to sobie będę wysyłał. 150 tysięcy przelewam na wstępne koszty, następne wszystko, znaczy koszty. Już na wstępny budowę domu, o, na wstęp budowy domu, tak powiem, nie wiem jak dokładnie ująć w słowach. A więc będziemy mieli już troszeczkę z głowy. No kasy no, oczywiście będzie, no ale i tak mamy palić 450 tysięcy. Nie za praktycznie 300 tysięcy nam spadnie na koncie. Więc tutaj tragedii jako taką, która nie widzę, żebym jakiś tam problem miał z tym. Tam zadowala to wszystko. Mamy kukurydza, no to i tak będziemy mieli kukurydzy, ja się patrząc teraz, z 200 koła na zarobku, więc nie jest tak źle. Ogólnie też będę się odbywać sobie kredyt, ale tak, siadamy kukurydzę, tak nie będzie zamiar, bo jeszcze kolejny odcinek będzie pewnie z orki, ale nie tego kawałka, więc stawię sobie na wiosnę, prawdopodobnie soję. Właśnie, jak kukurydza była, to będzie soja. Tak sobie mniej więcej uplanowałem, że na pewno domu będę chciał mieć kompleksowo soję. Więc no, przyszły rok sojowy, typowo sojowy będzie, można powiedzieć, rok. Pojedziemy sobie w tą stronę i to wysypiemy, bo to nie ma sensu mi kombinować. Absolutnie. I pewnie wytniemy sobie tą stronę od razu. Ale powiem, że na prędko odłożył. Spadek nie ma tak źle. A przykopny natał swoje, tak powiem, wybaczcie mi, bo muszę troszeczkę pokombinować z tymi ustawieniami tym wszystkim. I kierownicy, i klawiaturę wszystkiego. Więc musicie wybaczyć, ja mam wysypywanie. Więc tak, myślę, że... Ach, tak, mam 450 tysięcy, cudzysłowie sobie 450 tysięcy, no ale wiadomo, spokojnie, mogę powiedzieć, 450 tysięcy, mamy gotówki, teoretycznie. Więc muszę dodać na dom jeszcze 300 tysięcy kredytu. Bo raczej nie wiem, czy aż tyle zarobię z kokoledzy. Najboże, jak to się mówi, ale no chyba czy nie będziemy aż tyle mieli, bo jednak teraz troszeczkę spadła w porównaniu do tamtego roku. Więc może być teraz gorzej na zarobkiem, ale mówię, na szczęście hetero teraz udało nam się to robić. Nie wiem czemu, możecie mi ktoś napisać, czemu nam w chabie wyszedł taki Deutschwa właśnie, bo to jest jedna odchaba. Tutaj nie lajsieczki po kukurydzy. To jest taka lipa trochę, no ale nic na to czek nie bardziej. Taki sobie pobrałem, taki będę miał. Kombajn, więc na razie nie ma co narzekać. Ogólnie całą robotę inną robi. Sieczkarnia na zbożu działa, na tym działa. A na, znaczy na zbożu, przepraszam, nie spadałem. Ale działa na soi, więc myślę, że na zbożu też. To jest jakoś nie chce. No niestety, takie życie, nie ma co płakać, ma co narzekać, trzeba robić tym, co jest. Tak wiadomo, że się do tego dałem, myślałem, że będzie pasowało tutaj, ale jednak to się czekanie, coś tutaj nie pasuje. A to wiadomo, to jest tylko błąd modelu, czyli kombajnu. Na to proszę nie zwracać uwagi, bo ja tego nie umiem, ale się tutaj naprawić. Co musimy tak to mieć po prostu zorganizowane. Co miałem powiedzieć? My tam będziemy okosimy. Chociaż patrzę tutaj tak. No co, pojedziemy windą długą. A wiadomo, tam jeszcze nie wycięliśmy tak do końca, no. No ale tego dużo pola dużo nie mam. Myślę, że tu pewnie jest takie 4 przyczepy. Może nie poważnie 4 przyczepy, tylko 4 zestawy. Więc. Nie, to 10 tysięcy nie będzie. Przepraszam bardzo. To już skłamałem ewidentnie pod tym względem. Bo na pewno. Jeśli będę miał następny odcinek sprzedażowy, pewnie, nie sprzedażowy, tylko będę chciał coś to robić, pewnie będę chciał dokosić tą kukurydzę w międzyczasie z tego względu, żebyście to widzieli na odcinku.
prostu wiedzieć, ile mam tego tonażu, tak? Mi się nie zastanawiam, czy w ogóle tu nie zostawić jednej szczepy i tam drugiej szczepy. Widzę, że no chyba najbardziej to byłoby pasowne. A to jeżdżenie tym klasem to też nie za bardzo mi tu się pasuje. Ile, więc może ja sobie tu zostawię w jednej stronie, w innej wynucę tutaj szczepę jedną. No, chyba tak jak zrobię. Tam powiem drugim, że jak najbliżej zobaczymy, czy to jest mądre rozwiązanie, czy nie. Tego nie wiem. Na pewno tak. Patrząc teraz na ilość kukurydzy, patrząc na ilość ogólnie zbóż, myślę, że no już jakaś na pewno konkretniejsza szczepa będzie musiała do mnie zawitać, mimo że to jest tonażowo 28 tysięcy chyba litrów, więc trochę tego jest, mimo to i tak już te szczepy są, znaczy nie tyle za małe, co już w niektórych sytuacjach no zdają się być delikatnie za małe, tak? Bo widzicie, że przy soje byliśmy na styk. W całym zestawie mieliśmy zapisane. Kukurydza teraz na odwozie to będzie w ogóle katastrofa. Ona będzie magazynowana na razie przynajmniej tyle, ile mi się uda. Wybieramy się z tym dwa odcinki. No i wtedy będę jeszcze sprzedawał na odcinku. Bo mam jeszcze tak, to sprzedanie żyto i przeżyto. I to bym chciał właśnie razem sprzedać. Kukurydzę zarówno z żytem i przeżytem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie chciałem wam pokazać odcinek z tamtego kawałka i znowu, że nie dałem dupy, bo nie zrobiłem tego. Wpadłem akurat w ten duży kawałek. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało w tym dużym kawałku. Na razie to fajnie wygląda. No teraz widzicie, że będę musiał naprawdę chyba te ziarnówki typowe kukurydzy iść. Bo naprawdę fajnie to oddaje. No to było. Nakład był, ale już raczej zarobek na tych przypadkach, co już jest, to raczej mi się chyba raczej, może nie w 100%, ale to co będzie na tych przypadkach, więc wróci mi się już. Prawdopodobnie ten sam zasiew, znaczy kukurydza, pewnie mi się zwróci, bo mówię, kukurydza po 10 tysięcy mi kosztowała tutaj. Więc muszę tutaj sobie pomyśleć, jak to zmieniać. Tak, dwa pożyczniaki sobie muszę to wyciąć. Tak muszę robić. To chyba bym chciał realnie grać. Tak, full realnie. To patrząc po duchu ilu wysiewu, kukurydzy, wysiewu nabsion, z wszystkich, czy rzepaków i tak dalej. To właśnie pod tym względem sobie to liczyć, co nie? Tak naprawdę patrząc, więc trzeba je pokminić. No tutaj naprawdę fajnie to oddaje. Ogólnie patrzę, musiałbym mieć ogólnie 3 przyczepy na to, żeby mieć na każdym skraju przyczepę z tego względu, żebyśmy się tu wszędzie mieścili. No tak, no to co, teraz musimy wysypać znowu. To jest troszeczkę taką abstrakcją, no ale widzicie, no jest to panel ten plon zajebisty. Wiadomo, mniejszy by był, jakby się człowiek cieszył, ale widzicie, kukurydza jednak naprawdę oddaje na tych kawałkach, patrzcie gdzie nie zasieje, kukurydza naprawdę oddaje zboża już tak niekoniecznie, bo żyto i przeżyto chyba aż tak mocno nie oddawało tutaj, chociaż nie, przepraszam, co mi to będzie, żyto chyba. Chociaż nie chcę teraz skłamać, bo aż tak już nie pamiętam, tak? To już jest parę 10 odcinków wszystkiego, to jest praktycznie też jedna z pierwszych dzierżaw, można powiedzieć. Wzięty, tak bardzo sobie tu siedzi. Znaczy nie pierwszych? Nie pierwszych. To ja pitole. Na pewno że muszę w tym roku wykupić tą ziemię. Więc ten rok jeszcze muszę mieć, mogę mieć normalnie zasiać sobie. No i następny rok już muszę wykupić po zbiorach, czyli jak to będzie powiedzmy soja. I tam będzie soja, bo to będzie lepiej na działka. To będzie soja. W domu będzie soja. I myślę, że jeszcze gdzieś to kupimy kawałek. Znaczy nie taki kawałek. No myślę, że gdzieś jeszcze z 2 hektary, 3 hektary pola kupimy. No to będzie coś, co nie coś. Tego wszystkiego. Bo tak, chyba w tym roku żyta ogólnie nie sieliśmy w ogóle. Przecież to sieliśmy. Tak sobie przy... Tak, bo przyżyto chcieliśmy, dwa kawałki takie większe. No tak, a w tym roku nie chcieliśmy, jak tak mi się zdaje, że nie pamiętam. Nie będę tu skłamał, bo to nie polega na tym, żebym to ciemnotyskał. Ale powiem szczerze, naprawdę, że tu, że to chyba nie było ciemne. Ale mam uważne, ogólnie na okresie zimowym, ale powiedzieć siewnym,
No to mieliśmy tak, przynajmniej na pewno, mieliśmy jęczmień i mieliśmy zasiane rzepaki oczywiście. No te trzy uprawy chyba, tak na szybko liczę. No te trzy uprawy mieliśmy tylko zasiane, reszta była już na wiosenna będzie, więc no nie ma tragedii, bo będą tak, kukurydza na pewno będzie, kukurydza jest przygotowana, no zaś już będzie, wiecie, w sumie pole już jest przygotowane, na którym będzie kukurydza. No jest to zasiane też, na kierunkę. I zostaje mi owiec i pszenica wiosenna. Zobaczmy, czy ja pszenica będzie lepsza, wydajniejsza, czy właśnie pod względem plonowania, czy jednak ta zimóweczka będzie lepiej plonować. Bo mam mniej więcej rozeznanie, kurwa, nie mogę się wysłowić. Jak będzie wyglądać? No i tutaj będzie soja o dwóch kawałkach, a tu już będę miał powiedzieć tylko jeden kawałek, ta soja. I myślę, mi się zdaje, że naprawdę tutaj będzie zajebiście połać soi. Bo to było łapno dawane, teraz myślę, że to łapno raczej nie będzie pokrytowane. Chyba, że patrzymy, nie wiem, wyskoczy, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale chyba nie wyglądało tutaj, żeby to coś było. tysięcy litrów kukurydzy pokazuje. To powiem szczerze, że to niby niedużo. Niby, ale... Ciężko jest z tym stwierdzeniem się zgodzić, czy nie zgodzić, no bo wszystko będzie wiadomo, jak przeskoczy się po kosi. A to jest 2 hektary, tak? Razy 4. Ale tak liczę. Nie będę liczył jako 1 do 1, tylko razy 4 to mamy 8 hektarów. Czyli no 8 hektarów, to byśmy mieli po 12 ton z hektara, coś w tym stylu. Tak na szybko policzyć. Kurwa, to ja mam daleko. Czekaj, tak sobie na szybko policzymy. Bo ja mniej niż 1 do 1, bo to dla mnie to jest abstrakcja. Za duże maszyny, żeby takie, nie wiem, 2-3 hektary. A, powiem telefon podłączyć zajebiście. Czekajcie, to zaraz chwilę wracam. Dobra. Z moich obliczeń, licząc ale 4, 15, wychodzi 13,5 tony z hektara. Jest to dużo? W miarę. Moim zdaniem, ale to by wynik. Więc moim zdaniem jest naprawdę zajebiście. Nie oszukujmy się. Mówię, ja nie liczę tylko 1 razy 1, tylko razy 4. I ja dalej nie zmienię tym względem. Od nich z czasu, on jest chyba 17 tak liczę. Tak przeważnie to wygląda. My takie 2 hektary, to się kurwa przyjechali tutaj 30 i uchali, a pani na to 60 pobraliśmy? Ciekawe. To ile czasu schodziło. A teraz patrząc, takim humanem to kosimy. Ja liczę jako 4. Razy 4 powierzchnie, no to będzie 13,5 tony hektara. To jest naprawdę zadowalający wynik. To tyle może być. Wiadomo, że jeszcze tam będzie jakieś 20% więcej może być. Więc 20 ton może być więcej, 150 powiedzmy. To będzie mniej jak tam. A tu i tak mimo wszystko jest zajebisty wynik. Co jak co, a to jest zajebisty wynik. Jakieś powiedzmy 14,5 tony będzie z hektara mniej więcej. Tak, takie mam wrażenie. Niech to się lepiej spełni, to będzie zajebiście. Tak. Oczywiście musimy jechać do szczepy teraz. Może by trochę, że teraz kiedyś nie przyjechałem, no ale wiadomo. Kurwa, zacznę. Że nie przyjechałem do tej kiedyś, więc powinien się trochę lepiej pokręcić, ale nie ma tak źle. Tylko mam jechać z ciągnikiem, latać co chwilę, wiadomo, że jeszcze sam. Tym bardziej. To mnie przyciepać pierwsza zawsze pana pewnie. No i to, co użyłem do tego. Wydajność i wysypywanie z pusz. To jest naprawdę zajebiste. Teraz myślę, że takie 28 ton to będę chciał jedną przyczepę mieć. Czyli
taka uda się dorwać jakąś czego zajebiście by było. Jeśli nie, no to takiej tragedii też nie będzie. No ale tak będę chciał dążyć do tego wyniku. Nawet jedną znalazłem. Tylko że koszt tej szczepień zaoporowej był 70 tysięcy. 70 tysięcy. Wiadomo, ja mam 40 tysięcy za to, za ten. Za jedną taką szczepę. Teraz za 280 tysięcy dawałem. A teraz. Chyba, że są jakieś nadstawki. Muszę dołożyć tutaj szczepy. Żeby 35 ton gdzieś się mieściło, może się uda. To by pasowało, jeśli nie, no to nie ma co płakać. Nie ma naprawdę co płakać pod tym względem. Ale dla mnie zadowolony. Ta przyczepa naprawdę dla mnie zajebistą robotę mimo wszystko. Bo są takie dwa adekwatnie duże przyczepy do tego podpada, takie posiadamy, tak. Więc ja jestem usatysfakcjonowany całkowicie. Prawdę mówiąc, no bo widzę, że tak do brzega nas tego nie dojdziemy. Więc tutaj już trzeba będzie znowu dylać kombajnem. No i pewnie tutaj jeszcze dosypiemy, pewnie dojdziemy, tu jest, mówię coś. Dotkniemy pewnie w tamtą stronę i pewnie będziemy mieli tą szczepę też, żeby pewnie mieli. Nie wiem, mogę się wysłowić, jestem zmęczony już. Będziemy mieli pełną szczepę, trzeba będzie jechać ją wywieźć. Cały zestaw. Jeszcze. Wiadomo. No i to. Rachida uliczna. To jest coś pięknego. Jak się wychodziło, musiałem się składać wszystko. Chyba mam wszystko. Rachida uliczna i wszystko jest lalka. Słuchajcie, w ogóle to już mi się zmieści. To mnie zastanawia. No to jest ta kalendarka już szczepa. Jednak się nie udało, młodecki. Dobra, co, że... Ale dobra, lotniemy to. Lotniemy chodzi do tego brzega. No dobra, gdyby była przystawka czterorzędowa, no to byśmy trochę więcej zjechali, jeździli. Ale druga strona, to jest 200 kurwa koni ten Poland Combine posiada, 200 chyba 3. To taka szóstka, no nawet naproszeniem palcem do piesy to uciągnie. Nie ma opcji, że nie. Wiadomo, odpowiedź to zbożówka też mogła być większa. Wiadomo, zbożówka będzie być może w późniejszym czasie wymieniona na większą, tak jakby wtedy Combine kupowany z taką przystawką, po prostu taką miał. Więc ja tutaj nie narzekam na ten header właśnie od zboża, bo i tak mi się suma summarum lepiej opłaca mieć większy zbiornik, a mniejszą kłosę, to troszeczkę może to brzmi dziwnie, ale wiecie, więcej skoszę teoretycznie i się będziemy na pewno pojadę, bo 7 do 8 na godzinę mogę sobie jechać tym kombajnem wtedy, znaczy no w farmingu tak, no ale 7-8 na godzinę. Mam teraz na tym mam 7 przeskok, mam 2 km na godzinę. No to już naprawdę zajebista robótka, proszę Państwa, proszę poprzeć, jak może pojedziemy. Jeszcze chyba jeszcze odkotniemy więcej, więc będzie już był pełny, nie wiem, zobaczymy. A to skoki dalej nie wyjdzie, ale to trzeba dać, bo pojadę wysypać, żeby później pojechać do pewnego kombajnu, który pasował najlepiej. Ale jest, jest wydajność, nakład, ale zwrot będzie. Fajnie, ale widzicie, no patrząc tak samo jak to było z kukurydzą na kieszonkę. Tam była kupowana kukurydza typowo kieszonkowa, żeby ona była wysoka i wydajna pod względem prądu. Ale to jeszcze nie kurwa, aż tyle kurwa kieszonki ściął, no to już było aż lekka przesada. Chyba tak gęsto w ogóle kukurydzy pisiałem, bo tam było 40 tysięcy nasion. Mimo wszystko to jest niby to też dużo, no ale jednak wielkościowo ona naprawdę zajebiście nadrobiła wszystko, więc naprawdę jest cycuś, grancuś, powiem co. No ale młodeczki, ja nie przedłużam, dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak jeszcze nie wiem, czy się podoba, to jakby w górę komentarz, dzięki za oglądanie, idźmy jeszcze do następnego odcinka, na razie, cześć.